Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do rozważania takiego tematu, czy można kochać za bardzo. Z tego filmu dowiesz się, czym się charakteryzuje osoba, która kocha za bardzo, jeżeli w ogóle takie osoby funkcjonują i istnieją, a przecież wiemy, że istnieją. Czym się charakteryzuje taka osoba, co się dzieje z nią i co zrobić, żeby z takiego stanu wyjść. O tym będzie ten film. Czy można kochać za bardzo? No, oczywiście, że można. Ale samo pytanie oburza wiele osób. Oburza. No jak to? Miłość jest najważniejsza. Miłość jest środkiem naszego, sensem naszego życia. Bez miłości nie można funkcjonować. Miłość to cel. Miłość musi być. Związek musi być. No oczywiście jest to takie podejście bardzo romantyczne, że bez miłości niekoniecznie żyjemy, funkcjonujemy jako człowiek. Ale jeśli zbyt mocno kochasz, zbyt mocno zlewasz się z drugą osobą, czy tylko upatrujesz szczęście w tym, że jesteś tą swoją wybraną osobą, jeżeli ta druga osoba jest centrum twojego świata, jest najważniejsza, jest jedyna, bez niej świat by nie istniał, to już warto, byś zastanowił się nad tym, co dalej. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy zakochujemy się i staramy się z kimś bardzo mocno związać. I to jest przecież piękne uczucie, potrzebujemy tego uczucia. Ale kiedy ty zrobisz wszystko dla tej osoby, poświęcisz cały swój czas, będziesz troszczyć się o wszystkie potrzeby tejże osoby, o wszystkie pragnienia, ba, nawet będziesz te pragnienia wyprzedzać, te potrzeby wyprzedzać, domyślać się, zrobisz wszystko, tylko żeby cię kochał czy kochała, to już jest tak naprawdę sygnał ostrzegawczy. Jeden z wielu sygnałów ostrzegawczych. Dajesz i dajesz, wciąż dajesz wszystko to, czego on potrzebuje. Ale jednocześnie tak naprawdę coś w zamian chcesz. Przecież nie bezinteresownie to robisz. Być może bezinteresownie, ja tu nie uogólniam, ale mówimy o takim nałogowym kochaniu, o takiej nałogowej miłości. Czyli uratuję cię, będę się tobą opiekować, będę twoim ratownikiem, ratowniczką, będę dbać o wszystko. To jest jedna strona, ale z drugą druga strona jest taka, że kiedy już zobaczę, czyli ta osoba, która jest nałogowo kocha, zobaczy, że ta osoba, którą zalała swoją miłością, oblepiła swoją pajęczyną, oblepiła swoją troską, w zasadzie w pewnym stopniu ubezwłasnowolniła, jest już jej, wtedy zaczyna się coś dziać z tym naszym nałogowcem kochania. Co się zaczyna dziać? No przede wszystkim nałogowiec chce teraz, żebyś oddał mu to, czego ona potrzebuje, czy on potrzebuje. Daj mi, teraz się ty mną zajmij. Teraz ty zrób, żebym ja się poczuła lepiej. Skoro ja tyle dla ciebie zrobiłam, tyle ci poświęciłam, to teraz wiem, że ty możesz zrobić dla mnie jeszcze więcej i zaspokoić wszystkie moje potrzeby. Cały niedosyt, cały głód miłości. Wszystko to, czego pragnę. No i zobaczcie, co się zaczyna dziać. Zaczyna się dziać pewien schemat i pewne przyciąganie, odpychanie. Czyli toksyczna relacja. Bo daję... Dałam. I to nie chodzi na zasadzie wymiany, że też bym chciała coś otrzymać, ale na zasadzie takiego, że chcę więcej i więcej i teraz staję się zupełnie kimś innym. Mam jakby drugą twarz. I ten niedosyt, czyli ma osoba, która w sposób nałogowy, która kocha za bardzo, ma wielki głód miłości. Czyli chce pokazać drugiej osobie to, jakby chciała być kochana, jakby chciała być dostrzegana, jakby chciała doświadczać miłości, bo ma brak, bo ma dziurę,
bo ma niedosyt. No, jak wiemy, to przecież nie działa. I teraz co nałogowy kochanek, ta właśnie nałogowa osoba, która w nałogowy sposób kocha, robi? No, przestaje się troszczyć o siebie. Całkowicie. Przestaje wierzyć w swoją wartość. Zaczyna cenić kogoś bardziej niż siebie. Zaczyna żądać bezwarunkowego, pozytywnego stosunku do siebie. Zero krytyki. Czyli tak, ugotowała zupę, no i ta zupa ma być po prostu wspaniała. Osoba, która je tę zupę, ma ją chwalić bez końca, jaka wspaniała. Jak jej nie smakuje albo nie jest głodna, osoba, która w sposób nałogowy kocha, zaczyna sobie myśleć: o Boże, on już mnie nie kocha. On już mnie nie chce. Już teraz z tego wyniknie tylko rozstanie. Czyli w zasadzie każdy przejaw innego niż przewiduje osoba, która nałogowo kocha, każde zachowanie, które jest nieprzewidywalne, powoduje lęk i powoduje chęć znowu większego starania się. Jeszcze się postara. Bardziej. Następnym razem ugotuje jeszcze lepszy rosół. Jeszcze lepszą, nie wiem, upiecze kaczkę. Jeszcze lepiej. Tylko, żeby ta druga strona nie powiedziała, a w jej mniemaniu nie chciała odejść z powodu rosołu czy kaczki. A tak naprawdę nie chciała jej od razu porzucić. Co jeszcze się dzieje z tą osobą, która w sposób nałogowy, czyli tak nadmiernie, w sposób niewłaściwy, szkodliwy, za bardzo jest skoncentrowana na kimś innym? No, szuka tak naprawdę wybawiciela. Czyli skoro wybawia kogoś z czegoś, z jakiejś opresji, to chce, żeby ta osoba wybawiła ją. No i czyli tak naprawdę szuka rycerza w ślniącej zbroi na białym koniu, lub królewny, lub bohaterki, lub supermenki. No i znowu zaczynamy toksyczny taniec. U źródeł takiego zachowania są dwa lęki, tak naprawdę dwa obszary lękowe. Jest to lęk przed porzuceniem i lęk przed bliskością. Czyli z jednej strony osoba, która w sposób nałogowy kocha, chce bardzo, ale to bardzo potrzebuje miłości. Chce bardzo tejże miłości, jednocześnie bardzo się jej boi. Boi się, ponieważ miłość kojarzy jej się z tym, że ktoś może ją zranić, czyli może ją porzucić, może ją zostawić, może z nią nie chcieć być. Oczywiście są to związane tematy z dzieciństwem i to omawiam na swojej stronie facebookowej. Można tam dooglądać tenże temat właśnie lęku przed odrzuceniem i lęku przed bliskością. A z drugiej strony to ten lęk przed porzuceniem, czyli jak ktoś mnie pozna, to może mnie nie będzie chciał taki. Więc najpierw pokażę się z najlepszej strony, pokażę, jaka jestem cudowna, to może wtedy, jak tylko będę pokazywała dobre obszary swojej osoby, to wtedy może mnie nie zostawi. A lęk przed bliskością polega na tym, że trudno osobie, która w sposób nałogowy kocha, otworzyć się całkowicie na miłość. Co to znaczy otworzyć się całkowicie na miłość? To znaczy otworzyć się na miłość, ale z drugiej strony na cierpienie. Bo nie możemy tylko kochać i nie zostać zranieni. Nie możemy, po prostu nie ma takiej możliwości. Jak otwierasz się na miłość, otwierasz się też na zranienie. Natomiast osoba, która w sposób nałogowy kocha, chce się otworzyć na miłość, ale na zranienie nie, więc wtedy się wycofuje. I to wycofanie wynika z lęku przed bliskością. Czyli lęk przed porzuceniem i lęk przed bliskością. To są źródła tak naprawdę nałogowego kochania, toksycznej miłości. I teraz, z czego to wynika? Bardzo chcemy być kochani. Bardzo chcemy mieć kogoś. Bardzo idealizujemy też związki.
Społeczne przekonanie jest też takie, że jeżeli nie mamy związku, nie, to niekoniecznie jesteśmy wartościowi. Tak trochę to wygląda. Przecież to nie jest zero-jedynkowe. Może ktoś po prostu dokonuje takiego wyboru. Ale przy nałogowym kochaniu to jest tak, że trochę osoba, która w sposób nałogowy kocha, bez związku nie funkcjonuje, nie istnieje. Czyli mamy coś takiego i można to obserwować ze związku w związek. Czyli trochę jak tak skaczemy z jednej relacji w drugą i w kolejną, bo jakby zostanie samemu powoduje ból i cierpienie. Ale bycie w związku, w którym kochasz za bardzo, czyli oddajesz się całkowicie, spalasz się całkowicie, a jednocześnie zabierasz przestrzeń drugiej osobie, spala cię jeszcze bardziej. Więc jest osoba taka trochę w sytuacji bez wyjścia, trochę w takim konflikcie, w takiej sytuacji, gdzie musi przyjść pomoc z zewnątrz, że albo się spali i upadnie na dno i zacznie zobaczy, że to życie, w którym jest, to nie jest to, czego oczekiwała. Czyli z jednej strony mamy bardzo idealizowany związek albo rolę związku, a z drugiej strony bardzo romantyczną wizję. Czyli, że związek to tylko kwiaty, kolacje, wspólne śniadania, śniadanie do łóżka, to, że ktoś za mnie wszystko zrobi, zaopiekuje się mną, a ja będę, mogę być taka mała lub ja się zaopiekuję, że jak się im bardziej będę tobą opiekować, to tym bardziej będziesz mnie kochał. To wszystko są wizje filmowe. Ja nie mówię, że filmy nie są piękne, bo są i romantyczne komedie, które się zazwyczaj, no prawie zawsze kończą szczęśliwie. Ale to są jednak wizje. Relacja, żeby mogła być dojrzała, to dobrze jest, żeby każdy z partnerów dbał o swoją dojrzałość, żeby był dojrzały, żeby uczył się, wiedział, znał siebie i mógł dać miłość komuś drugiemu. Jeżeli za bardzo się angażujesz, czyli jeżeli za bardzo kochasz, jeżeli za bardzo się oddajesz, jeżeli w twoim świecie nie ma już miejsca na nic innego, tylko jest on lub ona, to warto, żebyś sobie sama czy sam wywiesił flagi ostrzegawcze. Bo to idzie w złym kierunku. Bo życie, nie możemy oprzeć życia na jednej osobie. Bo my ludzie jesteśmy zawodni. I wtedy, jeżeli ktoś odchodzi, a ty wszystko poświęciłeś jemu, to ci nic nie zostaje. Po prostu nic ci nie zostaje i wtedy słyszę, nie mogę bez niego żyć. No nie możesz, no bo w twoim świecie, w twoim życiu jest pustka, bo wszystkiego się pozbyłaś. Skoncentrowałaś się tylko na nim. I to jest właśnie też romantyczna wizja związku. Czyli jak często osoba, która za bardzo kocha, czyli w sposób no, raczej niezbyt budujący i rozwijający tworzy relacje, całkowicie koncentruje się na tym swoim obiekcie. Nie wyjdzie z koleżanką, nie pójdzie na imprezę, nie pojedzie do rodziny, bo nie daj Boże, chce zamknąć tę osobę trochę, tak wiecie, zawładnąć, zachłannie ją objąć, nie daj Boże, ta osoba znajdzie kogoś, kto będzie bardziej zachłanny i bardziej nałogowo. Jeśli kochasz za bardzo, no nie ma innej opcji. Musisz zobaczyć, musisz nauczyć się rozpoznawać swoje potrzeby. Konieczne jest to. Budować swoje poczucie wartości. Niezależnie od tego, czy jesteś w związku, czy nie jesteś. Czy ktoś cię opuści, czy nie opuści. Czy związek się zakończy, czy nie zakończy. Przecież często po prostu związek się wypalił. Nie znaczy, że musimy go kończyć w sposób, nie wiem, negatywny, w złości, w jakiejś negacji, od razu przekreślać wszystko. Warto
wybrać z niego to, co było fajne, wybrać to, co było wartościowe, zabrać ze sobą to, co mi się podobało. Jeżeli przekreślę cały związek, którym nałogowo ja kochałam, tak, przekreślę całkowicie, no to przekreślam jakby część swojego życia. Nie mogę, nie mam pułapu do odbicia się od tego dna, może od tej trudnej sytuacji. I to, co też mówiłam wcześniej, że otwarcie na miłość jest otwarciem na zranienie. Nie ma zero-jedynkowej, że miłość i nie ma zranienia. Że zawsze będzie tak, jak ja sobie wyobraziłam. Właśnie to magiczne myślenie tutaj też jest często zgubne. Jeżeli za bardzo kochasz, zwracaj uwagę na to, co otrzymujesz. Czyli czy twój partner, twoja partnerka reaguje na twoje prośby. Czy liczy się z twoim zdaniem? Czy szanuje? Czy ty siebie szanujesz? Czy już tak się mocno zatraciłeś w tej relacji, że w ogóle nie wiesz, gdzie ty jesteś, gdzie ty się kończysz, a gdzie się zaczyna druga osoba? Posłuchaj swojego ciała. Ciało jest mądre. Jeżeli jesteś spięty, spięta, jeżeli widzisz, że relacja niekoniecznie ci daje taką ulgę, no to znaczy, że trzeba się czemuś przyjrzeć, że trzeba tego swojego ciała posłuchać. W ciele umieszczone są emocje. W ciele mamy również różne obszary właśnie stłumionych potrzeb, oczekiwań czy pragnień. Poza tym słuchaj też, kontaktuj się ze swoimi emocjami. Opieraj się na faktach, a nie na wyobrażeniach i idealizacji. Czyli czy można kochać za bardzo? Tak, można kochać za bardzo. Można kogoś zadusić miłością. Można kogoś zagłaskać na śmierć. Można zapomnieć o sobie takiej relacji i szczególnie wybrać takich partnerów, którzy będą wykorzystywać i będą chcieli, żebyś się starał czy starała jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, bo ty chcesz osiągnąć tylko jedno pragnienie, tylko żeby cię kochał, kochała. Tylko mnie kochaj, ja zrobię dla ciebie wszystko. Ale co to znaczy tylko mnie kochaj? To nie jest wcale takie proste, jak widzimy. Bo to, co ktoś oczekuje pod słowami kochaj mnie, nie znaczy, że to jest tym samym u tego, kto tego słucha, czy ma zapełnić tę pustkę. Czyli na podsumowanie i na zakończenie jedno zdanie. Miłość musi się zacząć od tego, by zauważyć siebie. Pierwsze. Drugie. Zaakceptować siebie. Polubić z całym bagażem, z całym dobrostanem, ze wszystkim, no i na końcu pokochać. Bo, no wiecie, no przykazanie mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, że tak powiem. Czyli jak możesz kochać, jak siebie nie kochasz? I całą władzę nad sobą dajesz komuś innemu i się spalasz w tej nałogowej miłości. Czyli jak zawsze pracę musimy zacząć od siebie.